Cześć moje fany, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale i spotykamy się znów w grze nie wideołowej, a grze powiedzmy planszowej, stołowej, towarzyskiej, koleżeńskiej. Mamy cały czas maraton Star Wars, tydzień Star Wars. Z moich doświadczeń i może doświadczeń złe słowo, ale z tego co widzę znacznie bardziej podobają wam się takie odcinki niż odcinki growe. Co? No i cóż, jest mi trochę z tego powodu, nie ukrywam, smutno, no bo gry są fajne też komputerowe, głównie na nich powstał ten kanał, no ale... No co zrobisz? Nic nie zrobisz. Więc po raz kolejny spotykamy się właśnie w takim odcinku growym, no i cóż, dziś kolejna gra, tak mówię, towarzyska. No i oczywiście nie mogło się zrobić inaczej niż gra nie pochodziła bez książki 365 zabaw z klockami Lego. Jest to pomysł numer 193, zbuduj pierwszy mikrostatek. Zasady gry są proste. Każdy uczestników dostaje na początku gry pełen zestaw klocków do zbudowania statku z ładunkiem. Gracze na zmianę rzucają kością. Oczywiście liczba klocków jest taka sama. No i liczba oczek wskazuje, ile w danej rundzie możemy pobrać sobie klocuszków. I w tym momencie tyle, ile pobraliśmy klocuszków, tak naprawdę tyle budujemy statku. Statki powinny być identyczne, co nie stoi na przeszkodzie, byśmy mieli dokładnie te same klocki, ale na przykład budowali zupełnie inny pojazd. Oczywiście z tej samej chociażby ilości. Natomiast jest tak, że jeżeli dodatkowe utrudnienie, bo oczywiście to było zbyt proste, rzucamy kością od 1 do 6, ciągniemy tyle hipków i tyle. Gra polega na tym, że jeżeli wylosujemy od 1 do 4, to losujemy od 1 do 4 klocków. Natomiast jeżeli wylosujemy na kości 5 oczek, 5, wtedy usuwamy jeden element, nie dodajemy nic, nie dodajemy 5 elementów, usuwamy jeden ze swojego statku. Jeżeli wylosujemy 6, możemy usunąć jeden z statku przeciwnika. To jest takie dodatkowe utrudnienie, więc tylko możemy maksymalnie dodać 4 klocuszki, ale mówię, rzucając 5, usuwamy ze swojego statku jeden, nie dokładając nic w tej rundzie, rzucając 6, my też nic do swojego w tej rundzie nie dokładamy, ale usuwamy jeden od przeciwnika. W teorii 6, więc nie do końca opłaca się rzucać. Natomiast sami przyznacie, że zasady fajne, bo mówię, jednak rzucanie od 1 do 6 i tyle dokładam klocków byłoby zbyt proste. Ja sobie pozwolę tutaj zbudować taki statek załadunkowy. O nim zaraz sobie porozmawiamy. Najpierw jednak przeliczmy, ile mamy tutaj klocuszków, ponieważ mamy tutaj minimum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, na 3, na 4, na 5, na 6, na 7, na 8, na 9, na 2, 2, 1, 22. Czyli czwórkami, nawet gdybym się udawał perfekcyjnie czwórkami rzucać, jest to minimum, no, 6 rund. Także całkiem, widzicie, gra nie za długa, ale też nie za krótka, lecz sam raz, jak to mówią. Dodatkowo każdy z nich może mieć jeszcze po załadunku. Tak jest, kochani, poznajecie. To są nasze beczułki z przyprawą z poprzednich dwóch gier, które zapraszam was do obejrzenia. Tutaj kolejny przykład, jak możemy grę przetworzyć, tworząc historię. W pierwszej historii oni o nią walczyli i tak dalej, i tak dalej. To było pokazane w poprzednich grach, a teraz przyszło po prostu do transportu tej przyprawy. Przy czym, no cóż, tutaj nagle ta przyprawa urosła do niepodważalnych rozmiarów, bo ten stateczek zabiera ją po prostu w ten sposób i on ją tutaj sobie chyta i on sobie z tą przyprawą leci. Natomiast stateczek, który tutaj skonstruowałem pod tą konstrukcję składającą się właśnie z tych klocków, co są rozłożone tutaj, jest to po prostu prosty transportowiec, tak? Tu ma kabinę, w której siedzą dwaj ludki, albo nawet jeden. Tu po boku to są szyby boczne, no bo po co mu zasłaniać świat? On musi widzieć, jak ma lądować i tak dalej, więc to jest kokpit taki. Tutaj jest to coś, co ma chwycić beczuszkę, aczkolwiek tutaj też możemy mu coś jeszcze dopakować. Oczywiście to jest jedna wielka mikroskala. Dwa skrzydła tutaj. Natomiast pytacie, gdzie silnik? To jest silnik. On jest na tym elemencie tutaj ruchomym, także spokojnie możemy go, wiecie, na starcie skierować w ziemię i on robi puff, a później się prostuje i robi puff. Także on jest tu na ruchomym elemencie. To dokładnie pokażę tym takim tu. No i tutaj też jakieś wywietrzniki, jeszcze tutaj też wywietrzniki, no i tu u góry jakiś system do patrzenia, może bardziej z góry, no nie wiem, tak czy siak jest to lekki transportowiec, nie mający broni, nie mający większego opancerzenia, po prostu on nawet nie wylatuje z planety, po prostu w miejscu A chyta sobie tą beczuszkę z przyprawą, leci do miejsca B, z nią przetransportowuje i ląduje
właśnie tu z przyprawą, po czym wraca po kolejną i tak to wygląda. Tak wygląda mój mikrostatek, ponieważ związany ze Star Warsami. W książce proponowali statki nie Star Warsowe, a zwykłe. Oczywiście dowolność naszej fantazji może tutaj właśnie popłynąć, tutaj możemy się wykazać. Co chcemy, możemy robić, byleby klocki były identyczne w dwóch zestawach. Nie musimy budować nawet identycznych statków, natomiast tak jak mówię, bardzo proste zasady, bardzo fajna, szybka gra, nawet jak macie z kolegą tylko 10 minut, dwie rundy nawet zdążycie może rozegrać przy dobrym wietrze. Bardzo fajne, z dozą losowości, więc i trochę ryzyczka, więc i trochę adrenalinki, ale naprawdę uważam ją za bardzo fajną grę. Przy okazji my możemy się przed kolegą popisać naszą fantazją, naszym statkiem, a nuż widzę, coś fajnego wymyślimy. Nic nie stoi na przeszkodzie budować statki ze 100 klocków. Why not? No, sami przyznacie, że gra fajna, tak fajna jak ten kanał, tak zachęcam was serdecznie do subskrypcji tego kanału i oglądajcie gry, nie tylko stacjonarne i komputerowe, żeby nie było mi tak smutno, ale oglądajcie też inne moje kanały. To już w ogóle będę radosnym człowiekiem, jak się tylko da. Idą święta, sprawdźcie mi trochę radości. Subik, like i co się tylko da i będę radosny. Dzięki za kolejny wspólny odcinek, za to, że mogłem pokazać tą grę. Mam nadzieję, że zagracie. Czekam na wasze opinie na ten temat. I widzimy się wkrótce w kolejnych odcinkach oczywiście. Jutro kończymy sobie właśnie grę Star Wars. Bye!